Już jesteśmy prawie przy granicy z Litwą. Dojeżdżamy do miejscowości Sejny. Musimy coś zjeść, także robimy przerwę na lunch. Zatrzymaliśmy się przy drodze w lasku. Tam gdzieś Kasia poszła pospacerować i zobaczyć, czy nie ma grzybów. A ja idę nam odgrzać kiełbaskę. Pierwszeństwo. Łukasz na mnie krzyczy, żebym włączała kamerę, bo na pewno to jest granica. No, żeby nie była zmiana pierwszeństwa. Do widzenia, Polsko! Wrócimy do Polski za pół roku na święta Bożego Narodzenia, a może nawet później. Jabłko? Nein. Litewskie jabłko. O kurde. Ale słodkie i miękkie. To chcę. Jak chcesz? Mhm. Weź wszystkie. Jakie czerwone, piękne jabłka, całkowicie za darmo i bez oprysku. Mm. Ma dziurkę, także może być tam rybaczek. Nie ma dziurki. Aha, no ma. O cholera, no. Kupiłem sobie pierożka. A masz uśmiech duży? Cyrkowy feeling. Jak? Szpinak z serem. Myślałem, że z mięsem będzie. Nic nie rozumiem, co oni mówią. I nie są języka. A wiesz, jak jest dziękuję, pamiętasz? Nie mam pojęcia. Aczu. Cały czas mi się wydaje, że to oni po rusku mówią. Mają tu niesamowicie ogromną ilość naleśników. Jest po prostu tak dużo rodzajów, jest tradycyjne. Z jakąś mąką, nie wiem co to za dziwna mąka, chyba gryczana, ze szpinakiem, spicy, te ostre, z czekoladą i wszystkie te naleśniki, to jest to podstawa. Można sobie do nich naładować albo słodkich rzeczy, albo przedziwnych rzeczy. No i oczywiście chłodnik litewski. Patrzcie, jak smakuje. To smakuje. Bo na Mazurach jedliśmy w takiej fajnej restauracji i pan był przebogaty i przepyszny. Dobra, Kasia? Nie, u mnie w domu się jakoś totalnie te chłodniki inaczej robiła. A tu on jest gęsty, lekko kwaskowaty i ma mnóstwo takich tych zielonych koperków i szczypiorków i no jest pychy, pyszny. Oto naleśnik, którego zamówiłem, jest to prosty, zwykły naleśnik z pikantnym wkładką, podejrzewam, że jakaś papryka, bo jest czerwony. No i jest z serem. No dobra, to próbujmy tego naleśnika. Wygląda całkiem spoko. Gumowy. Bo serowy. Ale dobry. Polecam dodać paprykę do ciasta naleśnikowego i będzie pikantny naleśnik. Tymek nam polecił parking zaraz obok ostrej bramy, no na którym śpimy tutaj od 2 dni. Jest to parking płatny, więc w ciągu dnia się tu nie da stać, bo euraski lecą. Natomiast w sobotę od 18 do poniedziałku do 8 rano możemy tu stać. No już jedną noc spaliśmy, dzisiaj będziemy spać drugą noc. No lokalizacja jest fantastyczna, teren jest płaski. No i jest dosłownie 5 minut od ostrej bramy, od 10 minut od rynku, tak ichniejszego starego rynku, na który się teraz wybieram. We'll be right back.
Cały czas mam wrażenie, że chodzę po Krakowie. Te uliczki, tamte kamieniczki bardzo, bardzo są podobne do krakowskiego Kazimierza. O, jest i barber. W Krakowie też jest taki barber. Halo, policja. Proszę przyjechać na Facebook, bo ktoś tutaj będzie zaraz złamał prawo. Postanowiłem zostawić trwały ślad z mojego pobytu tutaj. Wszystkich fanów podróżowania, którzy będą w Wilnie, bardzo proszę o sprawdzenie, czy ta naklejka tutaj jest. Tu mamy konstytucję. A tu jest nasze podróżowanie. Drodzy, jak widzicie, piękny obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to dla nas bardzo ważny obraz, ponieważ on towarzyszył nam w momentach ważnych związanych z podróżowaniem. Pierwsze w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Bristolu. To właśnie do tego kościoła trafiliśmy na kurs nabożycie, który odmienił całe nasze życie. Tam też utwierdziła się ta decyzja, że musimy wyruszyć w podróż, że musimy zacząć podróżować. Później mój brat, jak pojechał zobaczyć samochód, to zrobił taki film nagrał, jak samochód wygląda w środku na zewnątrz i wysłał mi. Ja tam zobaczyłem, że tam jest obrazek Matki Bożej Miłosierdzia, ale ten bez pelerynki, nie? I jak ja to usłyszałem, jak ja to zobaczyłem, to już byłem święcie przekonany, że ten samochód jest dla nas. A dlaczego? Ponieważ kilka dni wcześniej, to już kolejna ta synchroniczność, o której mówiliśmy ostatnio, kilka dni wcześniej byliśmy w Polsce, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i tam zobaczyłem, że jest przepiękny obraz Matki Bożej. Nie wiedziałem, co to jest za Matka Boża. Taki piękny, kolorowy, no bardzo ładny w każdym bądź razie. I tak sobie zapragnąłem, że kiedyś kupię sobie taki obrazek i będę miał w samochodzie ten obrazek. I wyobraźcie sobie, że to jest dokładnie ten sam obrazek, który ten gość, poprzedni właściciel, przyczepił nad lusterkiem w samochodzie. Jesteśmy teraz na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego, jego serce, brat, żona i podejrzewam, że cała rodzina. Oprócz tego bardzo dużo znanych nazwisk, bardzo dużo znanych postaci, które się zapisały w historii Polski. Cmentarz jest przepiękny, troszeczkę zaniedbany. Jest dość sporo tutaj rzeczy do poprawienia, ale jest przepiękny, klimatyczny. No i tak fajnie, melancholijnie spacerujemy, pogoda też jest taka melancholijna. Kawałek polskiej historii jest tutaj zapisany. Tak. Bardzo jest piękne to, że bardzo dużo przyjeżdża tutaj Polaków i że pamiętamy o tym. No, zwiedzając piękne Wilno, bardzo dużo osób przychodzi tutaj, żeby się pomodlić, żeby zobaczyć, gdzie spoczywają nasi przodkowie. Taki nagrobek, jakbym umarł, to mi postaw. Prosty krzyż i tyle. I ławeczka. Właśnie znajdujemy się w wyjątkowym miejscu w Wilnie. Jesteśmy na terenie tak zwanej dzielnicy Zarzecze, czyli innymi słowy jesteśmy w państwie Zarzecze. Jest to państwo stworzone przez artystów, jest to republika. Ma ona nawet swoją konstytucję i jest ona właśnie wypisana w różnych językach. Jest tu około 30 tablic w bardzo wielu językach, no i między innymi w Polsce. No i można sobie przeczytać, że człowiek ma prawo mieszkać obok Wilenki, a Wilenka płynąć obok człowieka. Człowiek ma prawo do gorącej wody, ogrzewania zimą i dachu z dachówki. Człowiek ma prawo kochać. Człowiek ma prawo być szczęśliwym. Człowiek ma prawo być nieszczęśliwym. Człowiek ma prawo płakać. Człowiek ma prawo nie mieć żadnych praw. Człowiek ma prawo się nie lękać. 12. Pies ma prawo być psem. Człowiek ma prawo mieć kota. Człowiek ma prawo opiekować się psem, a dopóki śmierć jednego z nich nie zabierze. Człowiek ma prawo kochać kota i opiekować się kotem. A tutaj kot nie musi kochać swojego gospodarza, ale w trudnej chwili powinien mu pomóc. Także uważamy, że jest to genialna, genialna konstytucja i powinna ona zostać rozszerzona na całą Unię Europejską. Tak. No i jest to też takie symboliczne miejsce, bo w każdej z tych konstytucji można się przejrzeć, także... Piękne. I jest ona we wszystkich językach chyba świata. 30 iluś.
No i w ogóle całe Zarzecze ma fajny taki artystyczny vibe, jest trochę graffiti, fajne puby. Także jeśli tutaj kiedyś będziecie, to koniecznie trzeba tutaj zajrzeć. Raz w roku jest jeden wielki festiwal muzyki ulicznej. W ogóle ogólnie festiwali jest więcej, ale ten festiwal muzyki ulicznej przyciąga wtedy mnóstwo ludzi i jest dobra zabawa. Wchodzimy na teren galerii, dalej jesteśmy na terenie Republiki Zarzecza i tutaj są galerie i inkubator sztuki. Kasia, jak się nazywa ten plac? Ten plac? Nie wiem. A nie, ta galeria. Ta galeria w Cztery Cycki. Jest ten obrazek, o którym wam mówiłem wcześniej. Teraz troszeczkę w innym miejscu, ale jak przyszliśmy, jak zobaczyłem ten filmik pierwszy raz, no to ona była właśnie tutaj. No i jak zobaczyłem ten obraz, no to już wiedziałem, że to jest dla nas. Jako, że ten obrazek jest już trochę zniszczony, to jego schowamy do Pisma Świętego, a umieścimy tutaj nowy. No i pięknie.